Eko, chodź szybko. Zaraz będziemy w domu. Igu, ale jak ty wyglądasz? Popraw się, otrzep się z tego kurzu. Córeczko, masz już 9 lat. Powinnaś zacząć o siebie dbać. No już, chodź. Daj mi rękę. Irena! Irena, masz się nie słuchać. Świetnie, w takim razie od razu po powrocie do domu kładziesz się spać. Bez kolacji. Mario! Marysiu, Marysieńko! Co się stało? Piotr! Mój mąż Piotr nie żyje! Jak? Spieszył do ciebie, droga siostro. Przebiegając przez Rudolfin, poślizgnął się i wpadł pod konny powóz. Paryża przyjechałam w 1891 roku. To był listopad. Okolice Gare du Nord, na którym wysiadałam, zasypane były liści. Byłam wykończona jazdą. Mogłam sobie pozwolić jedynie na przedział czwartej klasy, nieogrzewany, a podróż trwała 40 godzin. Prawie dwa dni non-stop. Tuku, 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 tuku. Ale czułam się też wyzwolona. Nareszcie mogłam sobie pozwolić na spełnienie mojego marzenia, na studia, bo w naszym kraju było to dla kobiet niedostępne. Chyba nigdy bym tutaj nie przyjechała, gdyby nie rodzice mojego narzeczonego, którzy nie zgodzili się na ślub. Ale on nie miał siły się im przeciwstawić. Zerwałam z nim ostatecznie. Zamknęłam jeden rozdział mojego życia. Miałam 24 lata. Teraz to Paryż stał przede mną otworem. Proszę mi wybaczyć brak zauważenia przybycia pani do tego siedzenia. Pani bezczelestnym krokiem lekkim i młodym przemierza rozległe tej widli ogrody. Twarz naprawdę piękna, co szczerze wyznaję, wciąż dla mnie jest i pozostaje nieznana. Proszę pana. Rzecz jasna, dżentelmenem będąc, znając obyczaje, pani jako pierwszy swej imię podaje. Piotr Kirill. Mając tę przyjemność obcowania z człowiekiem, znającym kulturę, lecz też młodym wiekiem, stojąc przed nim twarzą na tej miękkiej trawie, panu swoje imię z radością wyjawię, Maria Skłodowska. A więc to ta Marii, o której Sorbona tak huczy. Mówi się, że niejednemu rzeczkowi ona dokuczy. Świecąc swoją inteligencją i pracowitością, grabi sobie jego mością grzeszącym zazdrością. Lecz świetnie sobie radzi, spełnia planów cele, mimo iż w uczelni jest kobiet niewiele. Skromności daj siły potwierdzić te słowa. Daje Bóg to ja, nie inna osoba. Szczerze więc zaszczycony jestem spotkaniem i z przyjemności idącej za pani poznanie. Zapraszam tedy do skorzystania wraz ze mną z huśtawki i się pobujamy. Czy to bezpieczne? Oczywista sprawa. W dodatku nie zgorsza jest z tego zabawa. Dobrze, że jest. Thank you.
pani Mario, nie będąc kompletnie ciekawościwy zbyty, czy mogę poznać cel pani wizyty? Ależ oczywiście, najmilszy panie Piotrze. Przychodzę od wspólnego znajomego z rekomendacją od niego. Laboratorium szukam do pracy, lecz na wieść o nowych badaniach, by do nich dołączyć, podjęłam wszelkie starania. Nie kryję zadowolenia. Właśnie kogoś takiego szukam do zatrudnienia. A więc świetnie. Proszę zostać. Z panią ta samotnia jest radosna. Nie jestem zbyt dobrym pochlebcą, lecz nie będąc dziś do tego zmuszany, wyznam, iż jestem panią oczarowany. Nie jest mi słyszeć komplementów w tych słowach. Przyznam również nie w sekrecie, że i pan mi się podoba. Skąd pani pochodzi? Miałam szczęście w Warszawie się urodzić. Czyli Rosja? Polska, drogi panie. Kwestią czasu jest ziemią odzyskanie. A więc język pani? Polski. A czy jest piękny? Niesłychanie. A francuski? Chciałbym poznać pani zdanie. Język francuski winą i serem lekko śmierdzący, lecz jest przy tym piękny i kuszący. Z uwielbieniem się go słucha, zwłaszcza gdy kochany ci do ucha miłe słówka szepce. Och, jak ja bym ci szepnął. Proszę. Mówię, pogodę mamy bardzo ciepłą. Panie kochany. Kochany. Zmienia pan tematy niczym zakochany. Zakochany? Ależ jestem. I to w tobie, słońce moje, światło moje. Tak jak tu przed tobą stoję, moja rwa miłość ci wyznaje. I niech wiedzą wszystkie świata kraje, że jak wariat do szaleństwa dziś zmuszony przez amora prosto w serce jam trafiony. Od tej chwili już nie mogę przestać mieć ciebie w mej głowie. Jak nie kochać umysłu poczciwego, nieograniczonego, w ciele pięknej Afrodyty zamkniętego. Znaleźć człowieku prosty, rym opisujący w pięknych słowach, jakaż wielka i wspaniała jest ta tu osoba, stajesz się poetą dzięki mojej muzie. Beatrycze moja, Julia Lota, może to i jest głupota kochać od pierwszego wzroku skrzyżowania, lecz uczucie to mną ogładnęło bez politowania. Ale powiem jej, zakochany? Doprawdy, jest to stan ciekawy. Najgorzej, kiedy to mężczyzna z obawy przed odrzuceniem nie wyzna uczuć wybrance. Wtedy to cierpi katusze, gdy mu niepewność rozrywa na strzępy dusze. Pani kocha? Zbyt śmiałe pytanie. Cóż za tajemniczość? Odpowiedź pan dostanie. Ale jak mam ci, Piotrusiu, szczerze odpowiedzieć, skoro nawet mnie samej nie jest dane tego wiedzieć. Osoba zacna, lecz dopiero co poznana, wyrokiem sądu serca mego została uznana za tę, z którą resztę życia spędzić chcę. A bez niego umrzeć i nie ujrzeć więcej słońca kochanego, który on mi jest. Kiedy tęsknę bicia dwojga serc, mają równe tempo, wtedy ja już wiem na pewno, moim jesteś twoja miast. Ale powiem mu, jest pewien mężczyzna. Och, jak mi serce boli. Kim jest ten szczęśliwiec? Tu przede mną stoi. Tutaj nie ma. No cóż masz się trudzić. Mimo ochrzczenia wierzę w ludzi. Moją wiarą biedza. Żegnamy więc księdza. Czy jesteś gotowa zostać sitwainem obcego ci państwa? W sercu mym Polska ojczyzną zostanie. Od dziś jednak Francja mym domem się stanie. Panie Becquerel, proszę poznać, oto moja żona, Marie Curie Skłodowska. Skłodowska Curie. Dobrze już. Bardzo mi miło. Teraz pozwólcie natomiast, że ja zapoznam was z naszą nową pracownią. Dostaliście ją od dyrektora Wyższej Szkoły Fizyki i Chemii Przemysłowej w Paryżu. Piękne to dalej.
Tylko trzeba jeszcze załatwić jedną rzecz. Panowie, proszę zabrać to cielsko. Wiecie, jeszcze przed chwilą była tutaj sekcja zwłok. Niech ci studenci medycyny zawsze znajdą sobie jakieś takie dziwne miejsce. No ale proszę, już od tej pory szopa jest do waszej dyspozycji. Ty jesteś jego doktorantem? Nie, teraz jestem już doktorem. A więc doktorze, ulecz jakoś atmosferę tego miejsca. Z przyjemnością. Opowiadałem wam już, jak odkryłem promieniowanie inne od Lepianowskiego? Tak. A to powiem jeszcze raz. Otóż byłem przekonany, że promieniowanie ciał pochodzi od fluorescencji. Dlatego naświetlałem minerał zawierający uran, tak na słońcu po prostu, a następnie zawijałem go w kliszę fotograficzną, żeby to jej mógł oddawać promienie, a następnie jeszcze dodatkowo w czarny papier, tak żeby żadne dodatkowe światło do niego nie dochodziło. I faktycznie, zgodnie z moimi oczekiwaniami, po wywołaniu kliszy widać było na niej ślady oddawania promieni. Pewnego jednak dnia, chcąc zrobić kolejną próbę kontrolną, skonstatowałem, że tego dnia słońca nad Paryżem wcale nie było. Pomimo to jednak, będąc niewolnikiem rutyny, zdecydowałem, że wykonam próbę. Zawinąłem więc minerał w kliszy i papier, jak zwykle, tylko że tym razem bez naświetlania. Wyobraźcie sobie, jakie było moje zdumienie, kiedy po wywołaniu okazało się, że klisza jest właściwie identyczna z tymi z poprzednich prób. Dopiero wtedy doszło do mnie, jak bardzo się myliłem. Otóż promieniowanie nie jest oddawaniem pobranych promieni, w żadnym razie, ale samorzutnym ich emitowaniem. Tylko jeszcze nie wiem dlaczego. Mimo wszystko, brawo Henryk. Chcemy brnąć w to dalej, prawda? Prawda! Chcemy odkrywać nowe lądy? Lądy! Będziemy ciężko pracować? Pracować? Wyznaczyłem wam bardzo ważne zadanie. Otóż w smułce uranowej, jaką Maria sprowadza z Jachymowa, odkryłem nieznane pierwiastki o promieniotwórczości większej od uranu. Chcę, żebyście je odkryli. Nie mamy maszyn, więc będziecie musieli pracować ręcznie, ale trzymam za was kciuki. Trochę wam to może zająć, no ale nie goniamy z terminu. Bez przesady, przecież no nie ma tego aż tak dużo. Jest. Ile? Osiem ton. Na razie. W tej nędznej szopie spędziliśmy najpiękniejsze chwile naszego życia, poświęcone wyłącznie nauce. Wraz z nowymi odkryciami przyszła na świat Tyjnenko. Później pojawiła się Ewa.